Dobra. Okej, nagrywam jeszcze jeden odcinek. Tym razem on będzie krótszy, bo będziemy grali z Martą niedługo. Natomiast hej YouTube, cześć, witajcie, to jest kolejny odcinek Gothica. Gothica numer 3. No i dobra, no i teraz mamy zabij orków. Szaman Groch chce zdobyć wszystkie ogniste puchary, 7 starożytnych alchemików, wśród niewolników. Skąd on może wiedzieć? Tego Hamila trzeba byłoby tutaj dorwać jakoś, wiecie? Fajnie by było. Ja wiem, jak tutaj dostać te... Ja wiem, jak tutaj dostać te rzeczy, jeżeli chodzi o... Może tu grubas śpi? Śpi jak deska. Dobra, czekajcie. Co chciałem powiedzieć? Wiem, że... Wiem, gdzie ten... Mirzo, gdzie ma te wszystkie rzeczy. O, czekajcie, tu będzie chyba jakiś koleś, z tego co pamiętam. Cholera, znów za wolno? Kiedy to wreszcie zrozumiecie, kretyni? Potrzebuję czasu na zebranie żołnierzy. What? Jesteś magiem ognia? Kiedyś nim byłem. Teraz gotuję dla tej zgrai wygłodzonych najemników. Nie mów mi tylko, że jesteś jednym z nich. What? Mag ognia nie powinien przeklinać. Mam gdzieś dobre maniery. O, o, o. Chcę tylko ciszy i spokoju, do cholery. Nie no, chamstwo, zaraz po pysku dostaniesz, Marius. Gdzie są pozostali magowie ognia? Są w wielkim klasztorze w Nordmarze. Szukają 12 ognistych pucharów pełnych pradawnej magii. Mają nadzieję, że dzięki nim zdołają przywrócić paladynom ich magiczne zdolności. Trzeba odnaleźć te puchary. W klasztorze ten dywan wiszący na tym. Sztuki, jasne? Gdzie znajdę ogniste puchary? Znalazłem coś ciekawego, studiując historię Geldern. Z tego, co wyczytałem, jest bardzo prawdopodobne, że jeden z pucharów jest tu, w Geldern, w kopalni. W innym miejscu jest sugestia, że ukryto go w świątyni Geldern. Ale to tylko mglista wzmianka. Ile jest w Geldern tych? Są dwa czy jeden jest w Geldern? Możesz mnie nauczyć magii, mimo że zajmujesz się już tylko gotowaniem? Dobrze, spróbuję. Widzę, że wciąż nosisz swoją szatę. Tak, w nadziei, że ten koszmar niedługo się skończy i ludzie znów będą wolni. Askar, nie troluj. Z takim podejściem daleko tu nie zajdziesz. Może być coś gorszego od pracy kucharza w takim miejscu? Może śmierć. Nie boję się śmierci. Widzę, że tutaj mógłby założyć kanał. Czas, nie kocham gotować. I wierz mi, w Geldern jest wielu, którzy myślą podobnie. Dobra. Marius i Cesp, albo nie. Albo dobra. Pom, 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 pom. Nie gadaj! Ty śpisz? Ty śpisz, koleś? On może umarł? Halo? Pomocy? Wstawaj, koleś! Coś jest nie tak chyba. Nie, dobra, bo ty zaglądasz mi pod sukienkę. Dobra, idziemy ci położyć. What the f... Ja pierdolę, kolejny. Co to za miasto creepów, ej. What? Niczym hejs z Paydaya, kurde. A ci dalej śpią. O kurde. Panie. Wow. No to grubo, powiem wam, no to grubo. No ci uszanowanko. Jezus Maria! To miasto jest popieprzone! Kurde... Shit!
A szukamy tych pierścieni alchemików. Co za typy. Paczka z bronią. Bardzo chętnie. Nie wiem, gdzie jeszcze mogą być tutaj. O, ja jebie. Nieciekawe. Jak ja mogę zamknąć te drzwi? Nie chcę mi zamknąć. Nie sprawiaj już żadnych kłopotów. Nie, 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 panowie, spokojnie. Zapiszę. Potrzebuję wytrychu. Fuck. Prawda? O, ty samorodek. Wytrych, o. Nie, nie chcę złotego smrodka, tylko... Śmiesz mnie okradać, Mora? No nie okradałem cię, stary, naprawdę. To nie jest twoje złoto. O, wszyscy już mnie nie lubią. Dobra, wczytam grę. Tam był pierścień, na pulpicie jest pierścień, na pulpicie pierścień. Pierścień alchemika. To wygląda jak naszyjnik alchemika, nie jak pierścień swoją drogą. Żyd tylko kraść umi. Znaczy, że jestem Żydem? Znaczy, że jestem Żydem? Chcesz mnie obrazić? O, jest, no właśnie. Nie ma tu nic ciekawego. Ale ja wiem, że tu nie ma nic ciekawego, ale... Śmiesz mi okradać, Mora? Rzeźnicki topór. Nice. Obczaj ten kostur, który ukradłeś. Zwykły kostur maga, który ma tam 25 demanów, nic specjalnego. Stać naszym ludziom znika coraz więcej kosztowności. Założę się, że to twoja sprawka. Nie wiem, o czym mówisz. Nie chcemy tu awantur, jasne? Jak nie przestaniesz, to wszystko oskarżymy ciebie. Tłumaczenie z kłopotów działa. Wow, ktoś tutaj, kurde, zawiesił siekierę w tym. No to grubo. A gdzie jeszcze mogę znaleźć te pierścienie alchemików? Chwila, moment. One będą chyba gdzieś tutaj, nie? W tym... kosztowności, złoty naszyjnik. Gdzie one będą? Chochla. Na pewno nie chochla. Siedem pierścieni alchemików. To ja już nie wiem, gdzie one będą. Może to tutaj, w tym. Pierścień alchemika. Mam 5. To jeszcze 2. Jeszcze 2 pierścienie alchemików gdzieś muszą być. Tylko gdzie? Co ty się bawię w soła cygana? No troszkę czasem trzeba. Czasem trzeba, powiem wam. Czasem trzeba. Dobra, ten mnie już lubi. Hej, doszły mnie słuchy, że hełm pierwszego paladyna zniknął. Widzę, że jesteś na bieżąco. Jestem gotów zapłacić za ten przedmiot 2000 złotych monet. Dobra, czekajcie. To ma 40, to ma 10. Dobra, nie. Znaczy, gdzieś jeszcze znajdziemy tu te pierścienie alchemików? One gdzieś muszą tu być, tylko gdzie? 7 pierścieni alchemików? A jest, dobra. Parszywy nie w ten sposób. Dam ci popalić. No nie gadaj, że to temperatur. Czy wszyscy już mnie nie lubią? Stać. Jesteś poszukiwany za kradzież. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ty parszywy złodzieju. O, no tu. Schowaj broń. Właśnie, sam mógłbym ci to powiedzieć. Nikt mnie nie lubi w tym mieście. Dobra, trudno. Cygański fach.
cygańskich fach. Jeśli przysłano cię, aby mnie popędzić... Co? Nieważne. Wydawało mi się, że przybywasz, aby zażądać kolejnej dostawy dla orków. Co dostarczasz orkom? Jestem alchemikiem. Cóż mogę produkować dla orków? Mikstury, rzecz jasna. Te wojownicze stworzenia mają nieludzkie wprost zapotrzebowanie na mikstury lecznicze i many. Okej. Znasz niewolnika imieniem Hamil? Nie znam go. No. Dobra, przyznaję, znam go. Pracuje dla mnie. Okej. Kazałeś niewolnikowi dla siebie kraść? Nie robi tego tylko dla mnie. O ile się orientuję, sam też sprzedaję skradzione towary. Nie boisz się, że orkowie dowiedzą się, co robi Hamil? Nie, jestem tu orkom potrzebny. Tylko Hamil ma się czego obawiać. Jakby co, okaże się zbędny. O ty. Pokaż mi, jak się chronić przed truciznami. Trucizna to paskudna sprawa. Szczególnie kiedy płynie w twoim ciele. Pływa w moim ciele! Musisz zrobić wszystko, by twój organizm jak najszybciej zwalczył truciznę. Pozostawaj w ruchu i poć się dużo. To powinno spowolnić działanie trucizny. Jestem otruty! Muszę pobiegać! Dobra. Nie tylko. Rzadkie artefakty. Rzadkie artefakty, powiadasz, mój drogi. Nic tu z takich rzadkich artefaktów nie ma. Maksymalna wytrzymałość, bieramy co możemy. Dołóż za to handluj. No dobra, on jest zajęty tutaj. Jeszcze ostatni pierścień alchemika nam został. Wiecie, gdzie może być ostatni pierścień alchemika? Oni mnie tu nie lubią, no ale cóż, no. To dlatego, że no, jestem super boski. Szkatułka. Jak sobie może wczytaj? Nie, to wiecie, to oni tutaj będą tylko tak nastawieni do mnie i to tak naprawdę... Na pewno masz coś lepszego do roboty. No to tam dużo bym się nie przejmował, szczerze mówiąc, tym. Ja już tak w jednym mieście mam, że oni są dla mnie tak wrogo nastawieni, no ale cóż, no co zrobić? Dobra, czekajcie, tutaj nic nie będzie. Gdzie ten? Pewnie mago alchemik. Czy ja jestem z Beliarem? No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem jeszcze, zobaczymy. Może ten Mirzo ma tą góry tutaj. Cholera, co jest? Nic nie jest. Ryż. Ryżyk. Chlebek. Woda, ryż, chleb. Woda, ryż, chleb. Na tym robi się masę. No, będę potrzebował, kurde, ten alchemika pierścienia. Gdzie on będzie? Może gdzieś u góry. A może w tym skarbcu jego pominąłem? Nie, on będzie. Srebrny kielich, pogrzebacz, alabarda. Goddammit. Ktoś pisał, że w domu Gunoka. Gunok. Gunoka. Tylko gdzie jest ten Gunok? Ja już sam nawet nie pamiętam, gdzie to był. To był ten tutaj? Gunok? Ten? Gunok. W domu Gunoka. No i gdzie jest w domu Gunoka? A jest! Jest! No tak! Teraz mogę go ukraść. 7 starożytnych pierścieni. Stać! Jesteś poszukiwany za kradzież. Nie wiem, o czym mówisz. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ty złodziejska moro! Zatrzymaj się, mora. Oto 7 pierścieni alchemików. Nareszcie. Wracam do interesu. Dam ci minimalną cenę, jaką mogą osiągnąć na czarnym rynku, dobrze? Dobra. Gdzie jeszcze można znaleźć takie przedmioty? Podobno w zamku Gotha ukryto wiele skarbów, ale nigdy tam nie byłem. Rozumiem. Proszę, sprzedam ci hełm pierwszego paladyna. Niesamowite! Dam ci za niego 2000 złotych monet.
To Peratur nakazał Hamilowi kradzież artefaktów. No tak. Peratur i Hamil. Dobrze to wiedzieć. Zrobię co trzeba i z tym skończę. Dobra robota. Byle tak dalej. Dobra. Okej, w tym mieście kochali mnie, uwielbiali, a teraz mnie nie za bardzo lubią. Dobra. A tam, niech se pierdzieli. Dobra, tutaj, z tego co pamiętam, odkryjemy sobie sekret Mirzo. On chyba wysłał swojego brata. Dużo tutaj tego. Raz. Dwa. Raz. I dwa. Wino. Wino mówi, że jest coś dla niego nieocenioną pomocą. Dobra. I tutaj chyba będą te artefakty właśnie. To jest ziele królewskie. Ja potrzebuję szczawiu królewskiego. A tutaj nie ma żadnego szczawia. Nie ma tu nic ciekawego. Mikstura uzdrawiająca. Mogłem go nie sprzedawać. Ogłusz go i zabierz mu hełm. Wyłączyłem Nexosa, bo mi przeszkadza. What? Co ja tak robię? O, tu jest golem! Jakim cudem tu się golem znalazł? Co za krew? Potrzebuję wytrychu. Ja i mój właściwego klucza. Będę musiał wytrychy nakupować. Amulet. Co to za amulet? Amulet obrony jakiś ten. Uciekaj, Nexos. Nie ma tu nic ciekawego. Nie, tu będzie ten koleś właśnie, ten... brat Mirzo. Czego tu szukasz? Za czym tak kopiesz? Cholera! Musi tu gdzieś być. Jesteś asasynem, prawda? I co z tego? To coś niezwykłego? Uważaj, jeśli choć włos spadnie mi z głowy... Nie masz włosów. ...wszystkim opowiem bratu. Twój brat to Mirzo? Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to wiesz, co się stanie, jeśli będziesz mi przeszkadzać w pracy. To je kup, a nie pierdzielisz od 30 minut. Kupię je, spokojnie. Artefaktów, szaleńcze. Czegóż innego. Odczep się. No dobra, to już mniej więcej wiemy, kto jest jego wtyką. A patrzcie, i wytrycha jednego znaleźliśmy. Módlmy się, że wystarczy. Złamany. A, jest. Dobra, okej. Okay. Pójdziemy kupić tym razem wytrychy. Wracamy się do Geldern. Let's go to Geldern. O kurde, Altair. A nie te włosy. O fu, fika. Ja cię pierdzielę. Ale fu, nie te włosy. Kazałeś własnemu bratu Mazinowi wykopywać artefakty w opuszczonej kopalni. Jak się o tym dowiedziałeś, na Beliara? Biedak urabia sobie tam ręce po łokcie, żebyś ty mógł tutaj zarabiać. Cii, nie tak głośno. Przecież nie każdy musi o tym wiedzieć. Sowicie cię wynagrodzę, jeśli zachowasz te informacje dla siebie. Weź to, przyjacielu. Orkowie nie mogą się dowiedzieć, że opuszczona kopalnia na północy wznowiła wydobycie. W przeciwnym razie znowu rozpoczną jej okupację. Byłbym zrujnowany. Tak, grubasie ty. Oczywiście, że cię sprzedam. To jest akurat bycie sprzedawczykiem w dobrym celu. Sprzedajemy 991, ten numer to kłopoty. Opuszczona kopalnia wciąż może być eksploatowana. Skąd wiesz? Asasyn Mirzo właśnie stamtąd bierze swoje artefakty. Wkrótce z tym skończę. Przy okazji ponownie uruchomię kopalnię. Doskonała robota. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. No dobra, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dostarcz Rębikowi szczaw królewski, Sengro chce zrobić wszystkie puchary. No dobra, potrzebujemy tej 4 reputacji. Wydaje mi się, że u tego Renwika uda mi się konfident. Sprzedawaj śmiecia, sprzedaj go konfidencie. Dobra, coś tu będzie. To jest prastara wiedza, to mi tam niepotrzebne jest. Szczaw królewski, wiecie co? Pod Cape Dan, ile jeszcze mamy czasu? Zaraz zobaczymy tutaj. Pod Cape Dan mamy trochę jeszcze tutaj czasu, idealnie. Pod Cape Dan mamy tutaj taką jedną rzecz. Tam była stara skrzynia, której ja nie mogłem otworzyć. Teraz gdy ją otworzę, to może... Jezu, ile ja mam wody! Jakby ktoś mnie przeszukał, to jakbym kurde przemycał dosłownie. Shit.
Dobra. Keep done. I lecimy. Zobaczymy, co w tej starej skrzyni. Spłonek w niebie. Muszę iść do kościoła, a mi się nie chce. Co robić? Stary, skąd ja mam wiedzieć, co masz robić? Ci mnie lubią. Jamal. Jamal, Stąd chyba lago nawet widać, nie? Dobra, idziemy tutaj. Dobra, a właśnie, bo ja tych... Cape Dan. Dobra, tutaj nie będziemy nic kombinować. Musimy kupić wytrychy. Znowu... Stać! Zginęło parę cennych rzeczy. Wiesz coś o tym? Nie. Mamy cię na oku. Boże, wszyscy mnie okradziesz! O wy... Naprawdę, że ja... Zobaczcie, jakie mam szaty. Jestem białym Jezusem. Okej. Tu nic nie ma. Może ten będzie miał coś. Seruk. Bla. Tak. Bla, to nic nie ma. On też nie ma żadnych tych? O mój Boże, serio? Wytrychów żadnych nie ma. Konfident złodziej. Zamknij mordę? Taladosie? Ja nie wierzę. Czy poleci ktoś jakiegoś dobrego RPGa? Graj w Mass Effecta. 7 wytrychów. Na razie powinno starczyć. Lecimy. Co on robi w Cape Dan? Pod Cape Dan była skrzynia stara, stara skrzynia, którą mogę teraz otworzyć w nadziei, że poleci mi jakiś fajny kostur. Bo już tam parę tych skrzyń pootwierałem, natomiast teraz moglibyśmy otworzyć po raz kolejny skrzynię jakąś. Graj w Assassina. Assassino! Wcześniej nie miałem tam odpowiednich umiejętności. Metalowy kufer. To aż dziwne, że nie mogłem wtedy... Goblin jeszcze tu jest! Co ten goblin robi? Ale mi teraz świeci słońce. Masakra. Uwaga, skoki YOLO! Jęk. Jaki roll, kurde, na pilarze. Czułem się jak Sonic jakiś. Gotta go fast. Stara skrzynia, a nie. Niemożliwe. Otwieranie arcytrudnych zamków. Aha! A nie! Dobra, to arcytrudne zamki byśmy musieli otwierać. Ciężka skrzynia. Dobra, to jednak mój błąd. To był błąd. To był błąd, moi drodzy. YOLO swag, calculator. Open. Dobra, to już chyba wszystko zrobiliśmy. Szczaw królewski, wiecie co? Szczawi królewskiego przydałoby się poszukać dla tego Renwika. Tylko coś się obawiam, że tutaj czasu nam na razie nie starczy. Otwórz scrollem jak masz, ale jak scrollem? Aha! Ale arcytrudne zamki? Nie, to arcytrudu chyba nie otworzę, wiecie? Dobra. Zaraz, nauczmy czegoś o złodziejstwie. Tajemnik orków. Czy ktoś chce jeszcze ze mną pohandlować czymś? Czy mnie chyba nie lubią? Dobra, to już chyba wszystko, co tutaj będziemy mogli zrobić. No właśnie, nauczyć tych arcytrudnych zamków. Tylko ja bym ile potrzebował? Czekajcie, arcytrudne zamki. Które to jest? 60 umiejętności złodziejskich. Ile ja mam? Można byłoby się nauczyć rzeczywiście. No dobra. Zaraz. Dobra, nauczymy się maksymalnego cygaństwa. Cygaństwo maksymum. Tak trzymać. Dobra. Dalej. Dobra, 15 punktów mi zostało. Teraz... Naucz mnie, jak otwierać niemożliwe do otwarcia zamki. Te zamki mają podwójne i potrójne zabezpieczenia. Musisz bardzo ostrożnie znaleźć wytrychem właściwe miejsce w zamku. Potem możesz go otworzyć gwałtownym szarpnięciem. Ale uważaj,
to trudniejsze, niż ci się wydaje. Okej. Nie jesteś na to... Mistrz złodziejstwa. Nie jesteś na to gotowy. 10. Tak? Brak ci doświadczenia. Naprawdę? Dobra, nieważne. Później się nauczę targowania cię. Dobra, wiecie co? Jeszcze raz zejdziemy sobie pod tą... Pod to Cape Dan zakończymy odcinek i będziemy zmieniać grę na LEGO Star Wars z Martą. Będziemy grali. Jak otworzyć skrzynię z niemożliwym zamkiem? No to jest... No niemożliwy zamek to jest... Znaczy no teoretycznie tak... No to rzeczywiście nie ma sensu. Niemożliwy do otwarcia zamek jest możliwy do otwarcia. What? Co? Okej, okay, let's go. Tak, w LEGO Star Wars będziemy grali. Zobaczymy, czy uda nam się zeskoczyć z takiej niemożliwej... O, to jest za wysoko. O kurde, teraz to przypieprzyłem w ziemię. Dobra. Rol na plecy. O yeah, 400 zł i ruda. Razem rudą w skrzyni. No, miał tu lecić super lucik. A nie, dobra. To tyle? Boże, to tyle tylko? No ja cię, dobra, wracamy do Geldern i kończymy ten odcinek. Rozpierdol go po prostu. To wydaje mi się trudniejsze niż tak się ten mówi. Dobra, to będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. YouTube, trzymajcie się. No i pa, pa.